dzieje? Słuchajcie, mam nową kartę graficzną NVIDIA z serii 40 i teraz tak się składa, że do niej jest dodawane Diablo 4, najnowsza gierka, musimy ją przetestować. Co jest? Dobra, wkładaj to w kompa, komputer. Dawaj. Wkładajcie to w kompa, chłopaki, i naprawdę wyciągniemy najlepsze możliwości. Gdzie jestem i kim ja właściwie jestem? Jakaś księżycowa laska? Kapelusz? Wiecie co? Albo mi się zdaje, albo jestem jakimś magiem. Sprawdźmy to. Uuu, świeci się. Dobra, chyba jednak to jest jakaś potężna broń. Ciekawe w sumie, gdzie są inni. Ej, tak jakbym słyszał jakieś odgłosy walki. Ej, tak, to stąd te odgłosy. Pytanie brzmi, kto się bije? Może ktoś potrzebuje pomocy, wejdźmy tam. Co tu się stało? O nie! Ktoś jest ogłuszony! Chwila, czy to jest Jack? Jack? O, co? Wstawaj, chyba dostałeś wpierdziel od jakiegoś gościa. Co się tutaj stało? I złamał mi topór jeszcze? O nie! Twoja barbarzyńska broń jest zniszczona, a jest dopiero pierwsza scena filmu? Szedłem sobie w lesie i ktoś mnie zaatakował, jakiś krzyżowiec, a dodatkowo zabrał jakąś pieczeń Baylisa, czy coś takiego z tej trumny. Czy tobie chodzi o taki złoty, mistyczny przedmiot? Taki niewielki, no takie małe, jakie Oscary, tylko takie o połowę mniejsze. A! Jack, to jest przecież pieczęć Beliala i to może zniszczyć cały świat! Chyba twój, ja już się nie chcę w to bawić. Ała, a tak serio co robimy? No nie wiem, no musimy to odzyskać. To było w środku tego? Tak, tutaj, w tej dziurze. O nie, jesteśmy zgubieni. Chyba, że zbierzemy całą naszą drużynę i powstrzymamy tego całego krzyżowca, czy ktokolwiek to był. I odzyskajmy pieczęć Baylisa! Pieczęć Beliala. A, jak zwiał to? Dobra, do poszukiwań! Chyba trafiliśmy teraz do jakiegoś miasta. O. Tylko... W czym nam to pomaga, jeżeli chodzi o znalezienie Zipka oraz Mistera G? W sumie to w niczym... Co ty masz w ręce właściwie? Co to jest? Stary, znalazłem jakiś nowy itemek, tylko że on chyba nie jest dla mojej klasy, bo nic z tym nie mogę zrobić. No, są przypisane do postaci, no ale dobra, to jest nieważne, gdzie oni są? Nie wiem, ale kim został Zipek? Chyba nekromantą, stary. O, a tutaj? Patrz, co się wyświetla. Tutaj są katakumby nekromanty. Jak tam wejść w takim chyba razie? Chyba musimy tego dotknąć? Albo przekręcić? Nie wiem, połóż na tym rękę. Ej, faktycznie, katakumby nekromanty! Witajcie w lochach nekromanty! Aby z nich wyjść, musicie wykonać wszystkie moje zadania. Dobra, no ja się podejmuję questu, stary. Ale to jest zawsze jedno? Ile po i w ogóle. Ale ile to jest zadań? Właśnie, co mamy zrobić? Zadań jest 3. Nie jest źle. No. Jeśli wykonacie wszystkie z nich, dostaniecie podkę. Ej, dobra, słuchaj, to może być na przykład podka szybkości. Dzięki niej będziemy szybko biegać przez mroczny las i znajdziemy nekromantę. To jest sprytne, chcemy. Dobra, to. Dawaj nam pierwsze zadanie, panie NPC. Pierwszym zadaniem jest odgadnięcie, pod którym kubeczkiem znajdzie się piłeczka, gdy nimi zamiesza. Całkiem niezłe zadanie. Mamy nie patrzeć, czy możemy patrzeć? Róbcie. Dobra, nie patrzymy. Ej, nie, chwila, bo to chodzi o to, że on to miesza i my mamy patrzeć. A. Ej, chyba przegraliśmy w akurat tą rundę, Jack. Może pan przestać mieszać już? To jedno z tych dwóch. A można tak cheatować? Czekaj. O! Ho! Zgadłem! Patrz, w tym była! Dawaj drugie zadanie, piona! Przechodzicie do następnego zadania. Ej, dobra, drugi pokój, zarobiliście! Ej, zobacz, on już tu jest! O, siema, cycu! Witajcie, oto są kurhany zagadek. Żeby przejść do następnego zadania, musicie wybrać właściwe drzwi i nie możecie się pomylić. Dobra, a co jeżeli się pomylimy, bo chwila... Będziecie tutaj leżeć jak ci nieszczęśnicy. Powodzenia. A mogę zabrać miecz? Rób co chcesz. Dobra, słuchaj, musimy się skupić na drzwiach. Ja na szczęście, stary, znam jedno zaklęcie i to jest akurat zaklęcie prawdy, które pokaże nam, które to jest z nich. Czekaj, musisz się tylko bardzo dobrze skupić. Coś nie działa, stary. Nie mam chyba many. Masz jakieś podki z maną? Dopiero po zakończeniu trzeciego zadania. Dobra, czekaj. Czekaj, czekaj. Chcę otworzyć. Czekaj, stary, mi się musi mana zrespić, tylko 2 godziny to trwa. Czekajcie na mnie. O, mioje! 2 hours later. Dobra, mam manę! Słuchaj, rzucam zaklęcie i. Dawaj! Ej, patrz, te są zielone! O, ej!
nic się nie stało, to chyba były dobre drzwi. Elo! O? Witajcie w ostatnim pokoju. Jeśli chcecie zdobyć tą fotkę i stąd wyjść, musicie odgadnąć zagadkę. Okej, okay, a co jeżeli nam się nie uda i ile mamy podejść? Nigdy stąd nie wyjdziecie, macie 3 podejścia. Przesrane. Okej, okay, dobra, no niech będzie. Co jest czarne, gdy kupujemy? Hmm? Czerwone, gdy tego używamy. O. Szare, gdy to wyrzucamy. O. Dobra, co to może być? A jak oni się nazywają? Te postacie nekromanci. Nekromanci, okej. Ej, a to tak jak Zipek. Ej, a znasz Zipka? Dobra, to NPC, on nikogo nie zna. Dobra, co to jest w takim razie? Czarne, czerwone, szare. Czyli to musi być w 3 stanach skupienia, tak jak woda, stary. No to co jest czarne? I potem się robi czerwone, ogień się robi czerwony. O, jak rozpalasz ognisko. A potem szare. Nie ognisko, tak, popiół. Ej, dobra, ale to w takim razie czarny na początku jest węgiel. Dobra, odpowiedź to węgiel. Gratulacje, możecie wypić tą wodkę i stąd wyjść. Bierzemy. O! Ej, jesteśmy i mamy tą fotkę, stary. Chodźmy ją gdzieś wypijmy. Nice! Dobra, zobaczmy jaki to ma efekt i czy dzięki niej w końcu znajdziemy zarówno Zipka, jak i Grzesia. Strasznie mocna ta fotka. Paździu! Jesteś? Czekaj, sprawdźmy co to był za item i zawsze teraz to róbmy. Czy to jest fioletowe? To jest potka Menela! Czemu nie sprawdziliśmy tego wcześniej? To nas bardzo opóźniło, a musimy ratować świat. Dobra, minęły 2 dni! Szukamy ich dalej! Co? 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 Ktoś chce zabrać pieczęć Bejlala po to, żeby zniszczyć świat? O nie! Muszę wezwać odpowiednie osoby! Muszą się wszyscy dowiedzieć o tym! Trzeba ratować świat! Kogo poinformować? Co zrobisz? Cały świat jest zagrożony w tym momencie! Nekromanta! Muszę wezwać nekromantę! Ej, Jack, ja wiem, że my mamy ocalić ten świat, ale wiesz, że tylko Zipek grał z nas wszystkich w Diablo i ja nie czaję, co mam robić. Ej, ale on jest dobry w gry. No. Więc jeżeli jemu dobrze idzie, to dla nas jest nadzieja w ogóle? Tak, Zipek nas wykeruje, stary. Musimy znaleźć Zipka, to jest pewne. Tylko to jest chyba niemożliwe. Ten świat tutaj jest tak gigantyczny, tak realistyczny. Prędzej Shreka znajdę, niż Zipka. Halo? Mister G, Zipek? Ktoś jest na serwerze? Panie! Ej, coś drgnęło w krzakach! O nie, o nie, o nie, jakiś patus! Jaki dzik! Co? Wy nie jesteście! Chłopaki! Zipek! Zipek! No, siema! Co to? Ej, chcesz się zetknąć różdżką? No. Zarąbiście! Dobra, to stary, bo ogarnęliśmy, że tylko ty umiesz grać w Diablo, więc musisz nas wykierować. Ale to jest jakieś nowe Diablo, ja tego nie ogarniam do końca. Dobra, panowie, musimy znaleźć Grzesia, bo Grzesiu też gdzieś tu jest. Mhm. Czekaj, mam pomysł. Masz pieniądze w sakwie? To weź tak zadindaj nimi. A no, Grzesiu lubi hajs. O! Słyszałem tutaj wspaniały dźwięk! Grzesiu! Nie dam ci na tacę. Siema, panowie! Siemanko, wy też tu jesteście? Ej, czemu ściągnąłeś mój outfit, tylko że gorzej? Nie, ze złotym krzyżem. A, dobra, bo jestem magiem, a ty kim jest? Mi się wydaje, że on jest mnichem. Ja jestem mnichem, tak. I jakie ty masz zdolności? Telepatia, teleporady i takie tam inne rzeczy. Nie, no teleporady nie, ale... Nie, no też, dobra. Nieważne. Misja. No? Trzeba znaleźć pieczęć. Pieczęć, tak. Bailaela. Taka niewielka i taka ogólnie, która znajdowała się złota w takiej dosyć dziwnej trumnie może? Panowie, jeśli nie znajdziemy, to wszyscy zginiemy. Musimy ją znaleźć. Nie pozwolić, żeby przywołał strasznej postaci. Tak jest. Damy radę! Discord! Panowie, jest! Mówiłem wam. Rzeka prawdy. Ona powie nam, co mamy zrobić w tej chwili. Rzeka prawdy? Zipek, to jest jakiś skam. Nie, panowie, czuję. Co musimy zrobić? Musimy iść do tajemnego kręgu. Jakiegoś ciemnego kręgu? Coś takiego? Mroczny krąg. Mroczny krąg, ale to jest na... Ale mroczny krąg jest na 50 level, stary. Przecież się tam nie dostaniemy. No to trening, panowie, ćwiczenia. Trzeba wbić level. A jak się tu expi? Rozwala się stwory. Ej, robi się drewno. Można robić drewno. Tak? Ale wiecie co? Mam pewien pomysł. Musimy pójść na questa, wbić dużo expa, dzięki czemu będziemy mogli ocalić świat. A tak się składa, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Nvidia z ich nowymi kartami z serii 40. Więc teraz odpalamy w takim razie Diablo. Zacznę teraz od ustawienia DLSS, ponieważ nasze karty od Nvidia pozwalają właśnie ustawienie tej technologii. To jest Deep Learning Super Sampling i ona zwiększa nam bardzo wydajność gry, czyli w praktyce są to FPS-y. Dobra, a jako że stawka jest naprawdę duża, to ustawmy dodatkowo Nvidia Reflex, która pozwala na zmniejszenie opóźnień, aby nasz czas reakcji był zawsze najwyższy. Zobaczcie. I jest zrobione. To teraz w takim razie możemy grać
spać, rozwalić trochę potworków i wyekspić się na naprawdę dobry level. Ogarnijcie to, co? Trzeba rozwalić tego zwierciadlanego magusa krwi. Co to jest? Rozwaliłeś to! Dawajcie, nawalamy teraz gulę. Okej, i nasza misja, musimy podążać tropem Lilith i Werandy. Ja pierdzielę, przecież my będziemy wbijać ten level przez cały dzień chyba dzisiaj. Mordo, mordo, gram kilka minut, a już sobie wbiłem 8, jestem pro. O kurde, zawalają się bez kitu. Ciekawe, czy to zadaje obrażenia jakiekolwiek, nie? Zadaje, wcześniej jak grałem, to przygniotło kilka guli i bardzo mi to pomogło, szczerze mówiąc. Czyli może też pomóc, spoko. Dobra, gdzie my mamy iść? Dobra, masz zipek. Wbiłem 9 level, więc odblokujemy sobie teraz nową umiejętność, która strzela piorunami, widzisz? O, jak dziwnie. Strzelanie piorunami jest mega mocne. Dobra, to teraz idziemy rozwalić bossa. No i jesteśmy w miarę wyekspieni. Jeszcze tylko 40 leveli. 41 nawet. Dobra. A few minutes later. Dość mam tego treningu. Wbiliśmy odpowiedni level, więc teraz w takim razie niech każdy pokaże, czego się nauczył, bo to jest bardzo ważne. Dobra. To co? Ty zaczynaj. Dawaj, pokaż. Ja mam zaczynać? Dobra. Uwaga, patrzcie na to. Co jest grane? Okej. Moc piorunów, klasyka. Uwaga, przyjrzyjcie się uważnie, panowie. Gdzie on jest? Ej, proszę bardzo! O, co zrobiłeś? To prawda, jeszcze trochę losowo. Jesteś super szybki? On jest chyba super szybki, no. Nie, to jest teleport. Ja umiem toporem się bawić, odsuńcie się, panowie. Dobra, ale patrzcie na to, to jest najlepsze. Uwaga! O, to chyba jesteś ty z dzieciństwa. Nie, to Janusz. No dobra, chodźcie, idziemy. Jesteśmy na miejscu. Powinniśmy widzieć teraz potężnego krzyżowca, widzisz, który pręży się i przywołuje Beliala, który zniszczy świat. Stary, od 15 jest. Minut to robi. Po co my pogadamy? Mieliśmy mu przeszkodzić. Właśnie. Na co czekamy? No to co, idziemy i rozwalamy go po prostu? No nie, tak. Właśnie. Ale a jakie ma moce? Zniszczmy go! No, wydaje się potężny. Co za różnica, jakie ma moce? Ważne, jakie drobi itemy, panowie. Tak, to jest słynna moc. Peskitu, może mi drobnie legenda. Leć. Dawaj pomarańczowe itemy! Szybko! Panowie, różdżka mi spadła! Dawaj, nekromanto! Sorry. Ej, chłopaki, mamy problem. Item mi się rozwalił. Znowu? Stary, on chyba dobra, jakoś będzie działać. Ostatni raz było, jak biegliśmy. Ej, faktycznie, patrzcie na nas! On przerwa? Ty! Co ty robisz? Poddaj się! Ernest, dawaj! Zaczynaj! Ej, patrzcie, on nie ma ze mną szans! A masz! Panowie, wy z nim walczcie! Teraz twoja kolej. Idziesz. O nie. Niech będzie. O masz! Dobra, Zipe, chodź! Chodź do naszego zgrupowania rozbrojonych rycerzy. Mamy jakieś 5 minut, zanim on dokończy swój rytuał, przywoła tego całego bossa, on zniszczy cały świat i stracimy całe expo i wszystko. A jeżeli Achilles miał piętę, to co jest jego piętą? Ja mam pomysł. Może pępek? Wyzwę go na pojedynek w kamień, papier, nożyce. Wygra Grzesiu, to. Tak to nie działa, nie masz takiej emocji. Ja myślę, że nasi widzowie muszą nam pomóc. Jak? Zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał, wtedy wam pokażemy, jak go zniszczymy. Ej, myślałem, że wbił po prostu wyższy level niż my w Diablo i go rozwalał po prostu. Ma sens. Ale... Dobra, a teraz co my robimy? Ej, panowie, bo on zaraz już go przywoła! Zróbmy coś! Szybko atakujcie go, atakujemy! Ej, gościu! Ej, ty! Słuchaj, przestań to przywoływać! Ta. Halo, halo! Patrz na to! On jest tak? Spotkaj ta! Właśnie, a on jest tak? Dobra, ej, dawajcie, to działa, to działa! Jest! Mam! Teleport działa! Ciekawy, panowie, uciekamy! Łapcie za niego! Dobra, nara! Jest! Rozwaliliśmy go! I mamy tą pieczęć, panowie. Ale skąd ona się wzięła w prawdziwym życiu? Nie wiem, ja bym jej nie dotykał. Ja też nie. Stary, wyrzuć ją, serio. No, wiecie co, widzowie? Na samym początku, no to pamiętajcie o tym, że oferta Nvidia jest oczywiście w linku w opisie, a nam to jest niepotrzebne, wywalaj. Ej, co jest? Co? Słyszeliście to? Aktywowało